Maluj się, maluj. Witamy, witamy. Hejka. Lecimy. Przestało, naprawdę. Przestało na chwilę padać. Lecimy, jeszcze kawałek Danielowego pola zostało. Także do zobaczenia na miejscu. No i może coś wyjdzie jeszcze. Kurczę, przed tymi żniwami, bo jest taka bieda. Ach, dobra, do zobaczyska. Ale wieje. Jedziemy, odpalamy sprzęciory. Idziemy, bo zaraz będzie padać. Przy naszym szczęściu to się nie zdarzymy rozpakować. Nie będzie tak źle. Ja zaczynam od zegarka. Ale zasięg, kurczę, popadało. Zasięg, no, prawie 30 centów. Nawet daleko nie musiałem iść. No, chociaż raz. Ola wygrała konkurs. Ostrzysz, czy mam cię? Musisz go patnąć w łeb. Gdzie ma łeb? Hmm? 74 rok. Cicho, bo dzisiaj zaczynam od monetki, czyli jest dobrze. Tak. Ładnie wysycha. 1874. No i całkiem stan. Nie ma co narzekać. Proszę bardzo. Fik. Gratuluję. Fik. Tak, a idę. O, jak ładnie leży sobie krążek. Znowu będę manto dzisiaj miał. 80 biło, więc obstawiam, że... Jak mówisz, perelka? No, po 80 biło. Silber grosz. Mokra ziemia. Cześć. Taki brzydki. Nic ani prawie nie widać. No i nie stękaj. Nie stękaj, ale jakbym cię nie namówił dzisiaj na kopanie, to wiesz. O, bo jakbyś Maćka wzięła. Jakbym wzięła Maćka, to Maciek już by to znalazł. No, straszny stan. No ale jest sreberko, super. To się cieszy. Tutaj jest, z tej części nie wyszło ładne sreberka, nie? Tam to Maciek znalazł też już brudko. Tu jest, wiesz, tu jest ziemia, a tutaj obok piaseczek. Piaseczek, no właśnie. Dlatego mówię, że było 80, ja byłam pewna, że to będzie raczej perelka jakaś. Już silver grosz. No cóż. Pierwszy sygnał taki jakiś, można powiedzieć, z tych ładniejszych. Jest. Ty sobie tam szukaj, sreberek, szukaj. Chyba coś czuję. Chyba monetka to nie będzie. Stała w pionie. Toż to dziurawy medal normalnie. Kawał mu siądzu.
No i niestety zaczynam od guziczka. Także już po mnie dzisiaj. Jest i dzieciątko. Ale fajna. Trzecha zaczęło dmuchać strasznie. Mam nadzieję, że nie przydmucha tu żadnej burzy. Taka prosta klamareczka może być stara. To by trzeba było zaznaczyć, myślę. I po pół godziny, tak jak mówiłem, guziczek od spodu sygnowany, już czyszczę. Jakie zdobionka są, napisów tutaj raczej nie widać. Kwiatki, bratki i stokrotki. Szkoda, że z zewnątrz gładki. Idę do Oli, bo krzyczy, że coś ma. Chyba, jak dobrze dosłyszałem, to tarczę germańską. Pa, z igłą jeszcze. Całkiem stan. Wiesz co? Co? Już myślałem iść z powrotem tam. Na duże, na pastwisko. Nie, zaraz idziemy do domu. A ja nie mam lunetki. Mi się pada. A ja nie mam lunetki. Na Sławka będzie chodzić. Nie, pyka mi cały czas, lecz nie trafi. Syreny gdzieś wyjął. Syreny wyjął, miała wyjść klamra. Nie, piątka Adolfowa. No, ale... Masakra dzisiaj jest. To znaczy? To znaczy, jak na już dwie godziny ponad, ja nie mam monetki, to już jest dół total. Czego ty nie masz monetki? Co ty szukasz? Nie wiem. Mam fanciora, co dzisiaj bije wszystkie monetki, nawet silber grosza. To znaczy? To ci się pomieszało. Na parsteczek, tyryry. Już czyszczę. Calutki naparsteczek. Konina, spadaj. Oj.
Pięknie. Jest mistrz. Jest. Jest prusaczek. Pierwsza monetka dzisiaj. Kurczę, normalnie ponad 2 godziny bez monety. Już myślałem, że skończę o kiju. Chyba 22 albo 27 rok. Tak mi się wydaje. A stan nie zachwyca. Ale jest. Pierwsza monetka dzisiaj. Kurczę, normalnie aż słoneczko wyszło za chmur. Ola, nie stukaj zabytkami o szpadel. No, no. Jakiego haka znalazłam. Ma być? Oj, ale znita. Szkoda. Ale jest. Kurde, mega strzał. Nie, tylko szkoda, że taka zajechana. Aja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 j
korty. Nic nie widać. No. Może D było. Może było. Może w domu się ale umyje, szkoda. To będzie coś widać. Tak. Chyba szlifierką się umył. No nie wiem, czy się da szlifierką umyć, no ale... No dobra, młotkiem. Po rusku. A nie narzekaj, no. Jest jakiś taka fakt. Moneta i kurczę, taki stan. No. Szkoda. Ajajajajajaj. Pewnie tam obok na polu, jakby taka wyszła, to by wyszła w stanie idealnym, a tutaj niestety. Chowaj i kończmy to. Kończmy to, bo normalnie tego jestem dzisiaj bardzo nerwowy. Nie wiem, pogoda, brak monetki przez tak długi okres czasu, w ogóle napalony byłem jak szczerbaty na suchary, na te wykopki dzisiaj. No i przyszedł ten czas, 2,5 godziny w terenie, tyle śmieci wyszło. No. Tararara. Jest sreberko, jest tarcza germańska, jest 50 Weimar, u mnie jest 2 na parsteczek w bardzo ładnym stanie. Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, było dobrze, pokopane. Cieszmy się, że jeszcze mamy gdzie chodzić. No. No, mam nadzieję, że prognozy telewizyjne się sprawdzą. Jutro będzie pogoda? Jutro będzie ładna pogoda. Oby. I pojadę, albo pojedziemy. My? Nie. My? Czy pojedziemy? No, chamasz brudny. Ojca. No i ten. Dobra. W końcu na wykopkach byłam przecież, nie? Pokopali. Dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, do następnego. Hej.